współczesne herezje w Kościele. Nie wiem, czy to jest marketingowy, czy wręcz przeciwnie tytuł, ale coś tu spróbujemy powiedzieć sobie na temat herezji. Może tak gwoli ścisłości, przynajmniej część tego, co Państwu powiem, z czym się podzielę, to można by było tak przeformułować na taki temat tytuł Nowe wersje starych herezji, bo tak naprawdę część z takich błędnych poglądów, z którymi się spotykamy obecnie, to mają gdzieś korzenie w starożytności. Ta starożytność jest takim bardzo ważnym okresem, te początki chrześcijaństwa, kiedy się wiara formowała. Właśnie formowała się zazwyczaj w opozycji do różnych błędnych poglądów. Podzieliłem sobie to na takie, na następujące części, to co chciałbym Państwu powiedzieć. Najpierw chciałbym trochę powiedzieć na temat w ogóle samej herezji, jak w ogóle rozumiemy w Kościele herezję. Później bym trochę w drugiej części powiedział na temat właśnie takich nowych wersji starych herezji, czy takich różnych poglądów, z którymi się możemy spotkać współcześnie w Kościele. No, myślę tutaj o Kościele w Polsce, no bo w tym Kościele jesteśmy, ten Kościół najlepiej znamy. Tutaj się spotykamy z różnymi zjawiskami, z różnymi poglądami. I warto, myślę sobie, cały czas jakoś tą rzeczywistość taką też rozumieć, układać. Po to wszystko, żeby właśnie nasza wiara była bardziej mocniejsza, bardziej osadzona w Kościele i żeby rzeczywiście dawała nam to, do czego wiara prowadzi, żeby nam pozwalała się spotykać z Panem Bogiem, coraz głębiej z Nim żyć. Tak naprawdę o to cały czas przecież chodzi w naszym życiu z Bogiem. Więc rozpocznijmy sobie od takiego bardzo prostego stwierdzenia, że w łonie wszystkich religii świata, jak sobie popatrzymy na różne religie, różne tradycje religijne, pojawiały się i wciąż się pojawiają różne sekty i herezje. Nie inaczej było, tak jak wspomniałem, od samego początku w chrześcijaństwie i właśnie tak jak powiedziałem, że wiele w starożytności powstało tych takich, można powiedzieć, najważniejszych herezji, ale także później, jak sobie popatrzymy na historię Kościoła, właśnie na przykład w średniowieczu też powstawały nowe sekty, różne takie herezje. Wtedy na przykład powstali na przykład Katarzy i Waldensi, Katarzy, czyli Albigensi, inaczej mówiąc, którzy głosili taki manichejski dualizm, istnienie Pana Boga, tego dobrego, władającego światem duchowym oraz złego Stwórcy i tego Pana świata materialnego, który prowadzi duszę do zguby. Mówię o tym dlatego, że to jest też kontekst powstania naszego zakonu i świętego Dominika, naszego ojca założyciela, który właśnie w tych początkach, zanim jeszcze założył zakon, to zetknął się z różnymi takimi poglądami i on niesamowicie się przejął taką biedą duchową tych, którzy byli pogrążeni właśnie w takich błędnych poglądach. I on na przykład właśnie przed jeszcze założeniem zakonu głosił kazania razem z biskupem Diego, prowadził dysputy właśnie z tymi wspomnianymi Katarami, Waldensami. I to jest dla mnie zachwycające wciąż, jak sobie patrzę na postać świętego Dominika, że to był ktoś, kto miał wielkie współczucie dla tych, którzy się zagubili duchowo. On im naprawdę współczuł. Jest to słynne dominikowe Panie, co będzie z grzesznikami. Ponieważ on widział, że ci ludzie rzeczywiście wypaczają naukę Kościoła i był zaniepokojony, co z nimi będzie. Bał się po prostu o ich zbawienie. I dlatego warto sobie już na samym początku powiedzieć o czymś takim, że dla nas w Kościele, czy w ogóle dla chrześcijaństwa, taka podstawowa kwestia to jest kwestia prawdy. Nie wiem, my może czasami nie doceniamy tego, że właśnie w Kościele poprzez objawienie my naprawdę Pan Bóg nam objawia siebie, daje nam prawdę o sobie, daje nam prawdę jakąś o drodze do zbawienia. Louis, ten, który napisał kilka bardzo ciekawych książek o chrześcijaństwie, też jest autorem opowieści z Narni, może niektórzy czytali, mówił, że głosimy chrześcijaństwo tylko dlatego, że to jest prawda, że to jest podstawowy motyw, podstawowy powód tego, czym się dzielimy z innymi. Co to znaczy prawda? Prawda to znaczy po pierwsze prawda tego, co się stało z Panem Jezusem.
Zobaczcie, że za niedługo będziemy obchodzić to w wielkim świętym Triduum Paschalnym. Będziemy czytać w Wielki Piątek Pasję Janową. Tam są te słowa, kiedy już cała pasja w zasadzie wybrzmi, zostanie odczytana czy wyśpiewana. I są te słowa, zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Jan, który naocznie widział to, co się stało z Jezusem, który był pod krzyżem, on świadczy o tym, że to jest prawda. Ale też prawda w drugim znaczeniu, prawda doktryny, prawda wierzeń, tego, kim jest Pan Bóg, jaka jest Jego nauka. I tutaj możemy na przykład wcześniejszy fragment z Ewangelii Jana przywołać, gdzie Pan Jezus w tej rozmowie z Piłatem mówi, ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Prawda? Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Czyli można powiedzieć, że tutaj właśnie chodzi o ten moment objawienia prawdy o Panu Bogu, o drodze do Niego. Nie musimy tego szukać w ciemnościach. Pan Bóg nam to objawia. Pan Bóg nas do tego zaprasza na taką drogę. Nie? I w przestrzeni religii to odpowiadanie na pytanie o prawdę i fałsz no, przybiera taką formę określania ortodoksji i odrzucania herezji. Co to jest słowo ortodoksja? Myślę, że wszyscy chyba wiemy, co to słowo oznacza. Z greckiego ortos, słuszny, poprawny, doksa, to słowo ma wiele znaczeń, oczekiwanie, spodziewanie się, opinia, sąd, doktryna. Najkrócej moglibyśmy powiedzieć, że ortodoksa to jest poprawna opinia, poprawna doktryna. Słowo herezja nie jest już może takie oczywiste. To słowo herezja pochodzi od takiego greckiego słowa hairesis albo łacińskiego heresis. Oznacza, tak jak tłumaczą to ci, którzy się tym zajmują, między innymi ojciec Henryk Pietras, zabranie czegoś dla siebie, czyli jakiejś rzeczy czy cudzej opinii w tym takim pierwotnym znaczeniu. I ze względu na te właśnie opinie określano tym mianem różne szkoły filozoficzne, stronnictwa religijne w starożytności, jak na przykład saduceuszy, faryzeuszy wśród Żydów. A więc podstawowy sens to wybór. Ja coś wybieram. Ale w chrześcijaństwie to pojęcie zaczęło oznaczać wybranie dla siebie jakiejś opinii, wybór jakiegoś stanowiska, jakiegoś poglądu. Można powiedzieć, że to jest taki sens neutralny. Ale, uwaga, i to jest ten kruczek, chodzi o wybór dla siebie i według siebie. Można powiedzieć, według mojego widzimisię. Bez konfrontacji z resztą Kościoła. Czyli ja wybieram jakiś element doktryny, jakiś element z chrześcijaństwa, według mojego widzimisię, można powiedzieć tak kolokwialnie. Nie konfrontuję tego z doktryną Kościoła. A więc biorę za prawdę jakąś tezę, która nie jest ortodoksyjna. A więc zaczynam iść swoją drogą, wiedząc o tym, czego Kościół naucza. I jak pewnie zdajemy sobie sprawę, pamiętamy też z historii, czy z jakiejś nauki religii, że Kościół właśnie od samego początku stawał wobec wielu opinii, poglądów na dany temat. Właśnie zastanawiano się, dyskutowano, czy Pan Jezus był prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem, na temat Trójcy Świętej, na temat Matki Bożej. W tym jakby tyglu wykluwały się dogmaty wiary. Jak ktoś mówi, że Pan Jezus nie był prawdziwym człowiekiem, Kościół się zastanowił, różne były opinie, pod wpływem Ducha Świętego powiedział, nie, my wierzymy, że Jezus był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Ale do tego trzeba, żeby to sformułować jako dogmat, trzeba było tych różnych takich opinii, tych właśnie, można powiedzieć, heretyckich opinii. I to jest też, właśnie mamy takie przekonanie w Kościele, że jest Duch Święty, że Duch Święty Kościół prowadzi. No ale właśnie, jeśli ktoś wybierał z tych różnych opinii jedną tylko swoją i upierał się przy tym, że ja uważam, że tak jest, to jest dla mnie przedziwne, bo czasami w ośrodku takie mamy wiele takich spraw, że ktoś na przykład przychodzi, mówi o swoich bliskich albo z kimś tam dyskutujemy i ktoś no właśnie wobec całego Kościoła, on nagle mówi, że to nie jest tak jak Kościół czy jak dogmaty, że on teraz tu ma taką od Pana Boga taką wizję, takie objawienie i on wie jak jest. No tak z tym czymś takim jest problem. No i można powiedzieć tak, no wtedy ktoś ma problem.
I w starożytności też miał problem, jeśli zaczynał mówić, że ja wiem, jak jest. A więc jeśli tak się działo, no to ktoś siłą rzeczy stawał się odosobniony w tej opinii i jakby oderwany od wspólnoty Kościoła. I taki pogląd zaczęto nazywać właśnie herezją i miało to znaczenie negatywne. Proszę zobaczyć, że zauważmy taką jedną rzecz, bardzo ważną, że jak tak się dzieje, że bardzo często, jeśli tak się dzieje z tymi poglądami, to idzie to w parze także ze schizmą, no bo ktoś nie tylko ma błędny pogląd, ale także odłącza się od Kościoła. To jest schizma, prawda? Można zrobić takie rozróżnienie, jeśli chodzi o herezję, bardzo proste. Herezja materialna, herezja formalna. Co to jest materialna? Kiedy ktoś głosi nieortodoksyjne poglądy, czyli ktoś na przykład chlapnie coś na kazaniu, ojciec Radosław na przykład coś powiedział takiego, czasami sobie myślę, Boże, co ja powiedziałem w ogóle w tym kazaniu, to jest w ogóle coś tak nieprecyzyjnie. Czasami niektórzy tak mają taką trochę tendencję, że coś tam śledzą, czy ktoś dobrze powiedział, czy nie. Ale to jest herezja materialna, czyli że ktoś po prostu coś nieprecyzyjnie, może nawet nieortodoksyjnie powiedział, ale on niekoniecznie chce, właśnie jeśli tym bardziej ktoś mu to wykaże, on nie chce przy tym trwać. Jeśli on nie chce trwać i chce być wierny nauce Kościoła, to trudno go nazywać heretykiem. I tu jest ten drugi typ, herezja formalna, czyli kiedy ktoś głosi swoje te błędne poglądy, wiedząc jak uczy Kościół i trwa przy tym swoim błędnym poglądzie. Najprościej powiedzieć, że herezja to jest błąd w wierze, przy którym ktoś trwa. Błąd w wierze, przy którym ktoś trwa. Katechizm określa herezję jako zaprzeczenie jakiejś prawdzie wiary. To jest numer 2088. Zaprzeczenie jakiejś prawdzie wiary. Ja zaprzeczam czemuś, nie przyjmuję czegoś. A kodeks prawa kanonicznego jeszcze tak precyzyjniej rzecz ujmuje, że to jest herezja. Uporczywe po przyjęciu chrztu zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej. Proszę zobaczyć, ciekawa rzecz. Nie tylko zaprzeczam jakiejś prawdzie, ale także ja w nią powątpiewam. To dla mnie było bardzo ciekawe, jak kiedyś pamiętam, właśnie zaglądałem sobie do tego dużego, grubego katechizmu niebieskiego i tam są grzechy przeciwko wierze. Nie wiem, czy Państwo o tym wiedzą. Nie wiem, czy ktoś się spowiada z grzechów przeciwko wierze. A to jest niesamowicie ważna rzecz, podstawowa. Jak sobie weźmiemy, teraz to te rachunki sumienia są takie dosyć szczegółowe, tam 100 pytań, ale ostatnio natrafiłem na taki rachunek tuż po soborze, taki można powiedzieć jeszcze z ducha takiego przedsoborowego. I tam ta ciekawa rzecz, rachunek sumienia przed spowiedzią rozpoczyna się od cnót teologalnych, wiara, nadzieja, miłość. I najpierw od wiary. Najpierw ja muszę zobaczyć, żyjąc z Panem Bogiem, jak ja wierzę. Prawda? To jest jakby rzecz podstawowa. A więc wracając do tej naszej głównej myśli, można powiedzieć tak, że dogmat Kościoła w jakiś sposób wyrasta z herezji, a przynajmniej jest odpowiedzią na jakiś błędny pogląd. Tu zacytuję takiego jednego z wielkich ojców starożytności, Orygenesa, on to pisał w III wieku, ale proszę zobaczyć też, że jeśli mówimy o tych początkach, na przykład III wiek, to jeszcze wtedy nie ma wielu dogmatów, prawda? Nie ma jeszcze czegoś takiego, że mamy mszał, że mamy katechizm, nie? Że jak coś nie jestem pewien, to ja sobie wezmę, sprawdzę, jak jest w mszale, jak jest w katechizmie. Nie było wtedy jeszcze tego. To był czas, kiedy się doktryna formowała. A więc o tym musimy jakby pamiętać, myśląc sobie o tych początkach. I Orygenes pisze tak, ciekawie. Gdyby nauka kościelna była prosta, gdyby nie otaczały jej żadne twierdzenia pochodzące z nauk heretyckich, wiara nasza nie mogłaby się ukazać tak jasno i w sposób tak wypróbowany. Naukę katolicką jednak otaczają ataki jej wrogów, po to, aby wiara nasza nie gnuśniała w bezczynności, ale żeby się oczyszczała dzięki ćwiczeniom. Proszę zobaczyć, to jest taki pozytywny pogląd, że my się nie mamy. Są różni wrogowie, są różne opinie, ale my nie powinniśmy się tego bać. Tak się dzieje i to jest wtedy szansa, żeby nasza wiara się oczyściła, żeby ona, jak on pisze, nie gnuśniała w bezczynności, tylko żebyśmy się w tym ćwiczyli. Jak spotykamy się z tym, że ktoś ma inny pogląd, jak mówimy, że ktoś nas atakuje, nie bójmy się tego. Umiejmy podjąć dyskusję, umiejmy
uzasadnić naszą wiarę. Zobaczcie, że dzisiaj się bardzo mocno, słusznie zwraca uwagę na świadectwo, że jesteśmy, mamy być świadkami Pana Jezusa. I nic tak nie przekonuje do wiary, nie pociąga jak świadectwo, to, że ja żyję tak, jak wierzę. Ale bardzo często też dzisiaj są takie czasy, że potrzeba też wejścia w jakiś dialog, w spór, w jakąś dyskusję, że potrzeba jakby też uzasadnienia swoich przekonań. Dlatego niektórzy w Kościele, teologowie, mówili o takiej pozytywnej zasadzie, jeśli chodzi o herezję, trzeba, aby były herezje. Oportet hereses esse. Trzeba, aby były herezje. Co to znaczy? Że one nas mają budzić z letargu. Mają nas budzić z letargu do tego, żebyśmy potrafili ludziom zagubionym współczuć, żebyśmy potrafili im głosić Ewangelię, żebyśmy potrafili też uprawiać teologię. Można by zapytać, no dobrze, skąd się w ogóle biorą heretycy? Jak to jest? Że jest w szpitalu, prawda, na porodówce jest iluś tam noworodków i tutaj jest tam kilku matę, tam jest napisane, że to będzie heretyk. Mówię tak żartobliwie bardzo, ale skąd to się w ogóle w człowieku bierze? Jak sobie sięgniemy do Słowa Bożego, drugi list świętego Piotra, 2:1, mówi bardzo prosto. Będą fałszywi, kłamliwi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Po prostu Słowo Boże mówi tutaj bardzo konkretnie, realistycznie, że po prostu tak jest, że tak było i jest w Kościele. A apostoł Jan, bardzo ciekawy jest pierwszy list świętego Jana z tego naszego punktu widzenia, mówienia o herezjach, o tych, którzy, także o heretykach, mówi tam w pewnym miejscu, jest już ostatnia godzina. Po czym ją poznajemy? Po licznych antychrystach, czyli tych, którzy zwodzą uczniów Pana Jezusa. I ciekawe jest, że Jan zwraca uwagę, że ci antychryści pierwotnie byli członkami wspólnoty Kościoła, ale wyszli jakby z niej. Mówi takie zdanie, wyszli oni spośród nas, ale nie byli z nas. To jest niesamowite. Zobaczcie, że ci, którzy tak myślą błędnie, którzy się stają heretykami, oni, Jan tutaj przynajmniej mówi, wychodzą często z Kościoła. Że oni, Jan mówi, wyszli z nas, ale nie byli z nas. Było coś takiego, że oni się od nas oddzielili. Bardzo ciekawy jest komentarz do tego świętego Augustyna, który mówi, że o tym antychryście, jak to rozumieć, mówi, że to określenie antychryst u świętego Jana w tym fragmencie może się odnosić do takich chrześcijan, którzy utrzymują jedność z Kościołem, wyznają wiarę w Chrystusa, ale w życiu codziennym nie postępują zgodnie z przykazaniami. Mówi tak, jeśli więc bracia zapytamy o czyny, nie tylko znajdziemy wielu antychrystów, którzy odeszli, lecz także wielu nieujawnionych, którzy wcale Kościoła nie myślą opuszczać. Bardzo ciekawy komentarz. Nie? Są ci, którzy odeszli i my widzimy, że oni odeszli z Kościoła, nie chcą mieć nic wspólnego, tak się to czasami zdarza, nawet właśnie, że ktoś przychodzi, dokonuje aktu apostazji. Na Służewie w Warszawie mamy parafię, więc też się takie rzeczy zdarzają. Ale Augustyn mówi, są ci, którzy nie myślą opuszczać Kościoła, ale mają inne poglądy, mają swoje poglądy. I to jest ciekawa sprawa. I to, proszę Państwa, jak sobie tak popatrzymy na to, co nas otacza dzisiaj w Kościele, może tak szerzej też, nie tylko w Polsce, ale w Polsce też, mamy naprawdę wielu nauczycieli, którzy, można powiedzieć, wierzą po swojemu. Tłumaczą na swój sposób Biblię, tłumaczą na swój sposób prawdy wiary, tłumaczą na swój sposób sens pandemii, ale wcale nie myślą opuszczać Kościoła. Oni twierdzą, że oni wiedzą, jaki jest sens tego wszystkiego. Ja sobie ukułem takie określenie na taką właśnie wiarę, która jest taką wiarą z domieszką, że to jest wiara zmutowana. Tak jak w organizmie dochodzi do różnych mutacji, jedne są dobre, drugie są złe, to tu chodzi o taką mutację w wierze naszej, która prowadzi do jakiegoś zaburzenia naszego, właśnie naszej wiary, naszej relacji z Bogiem.
Katechizm zachęca nas do troski o wiarę. Zacytuję fragment w kontekście pierwszego przykazania. Pierwsze przykazanie domaga się od nas umacniania naszej wiary, strzeżenia jej z roztropnością i czujnością oraz odrzucania wszystkiego, co się jej sprzeciwia. To już ten wątek, o którym powiedziałem wcześniej. Pan Bóg, Kościół zaprasza nas do tego, żebyśmy się troszczyli o wiarę, żebyśmy ją umacniali, żebyśmy jej strzegli, ale także, żebyśmy odrzucali to, co się tej wierze sprzeciwia. Ale właśnie spotykamy dzisiaj wokół nas tych, którzy mają taką wiarę, właśnie taką, jak sobie nazywamy, zmutowaną, czyli mają jakąś wiarę z taką domieszką różnych niechrześcijańskich poglądów. Jeden z teologów ukuł takie stwierdzenie, ale katolicyzm. Jestem katolikiem, ale tego i tego nie przyjmuję. Jestem katolikiem, ale tu sobie można podstawić to, czego nie przyjmuję, prawda? Z czym się nie zgadzam. Że na przykład rozmawiam z kimś, jakaś rozmowa duszpasterska i ktoś mówi, no ja wiem, że Kościół tak uczy, ale ja się z tym nie zgadzam. No i co wtedy zrobić, prawda? Zwłaszcza dzisiaj w epoce wielości poglądów i tolerancji, że każdy chce mieć swoje zdanie. Ale katolicyzm. Proszę zobaczyć, że nie da się tak, żeby być uczniem Pana Jezusa, być w Kościele, ale pewnych rzeczy nie uznawać. I być może tak jest dzisiaj, że właśnie przynależność niektórych ludzi do Kościoła, tak też niektórzy to opisują, na przykład socjologowie, jest niekiedy tylko zewnętrzna, formalna. Czyli proszę zobaczyć, że trochę ten alekatolicyzm przypomina ten pierwotny sens terminu herezja. Wybieram coś z nauki Kościoła, co mi pasuje, to co chcę. Inaczej można to opisać już takim bardziej naukowym żargonem, że to jest taka wiara selektywna, wiara sprywatyzowana, wiara zindywidualizowana. Prawda? Wiara selektywna. Wybieram sobie to, co mi pasuje. I proszę zobaczyć, że tutaj dwa słowa o takiej sytuacji religijnej, w jakiej jesteśmy, takiej religijno-duchowej, że takiemu podejściu do wiary sprzyja taka współczesna sytuacja, która przypomina trochę taki duchowo-religijny wielki supermarket. Myślę, że w Piotrkowie też są supermarkety, mniejsze albo większe. Zasadniczo jak wchodzimy do takiego sklepu, to mamy duży wybór, mamy dużo promocji i generalnie sobie dużo wrzucamy do koszyka. Jak to jest taki jeżdżący koszyk, bardzo duży, no to jeszcze więcej się zmieści. Coś takiego jest w sferze religii i wiary, że mamy wolny rynek, że mamy wiele idei. My jako Polacy też w Polsce, w Kościele w Polsce, też bardzo mocno doświadczyliśmy tego po 1989 roku wraz z otwarciem granic. Prawda? Kiedy weszło dużo takich egzotycznych właśnie ruchów religijnych, jak Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny, medytacja transcendentalna, różne odmiany buddyzmu, hinduizmu, jogi, neoszamanizmu, wiele takich różnych grup okultystycznych, czy wiele publikacji, różne targi się pojawiły. Jakby te granice się otwarły i ta oferta była coraz bardziej bogata. I też wtedy właśnie powstały nasze ośrodki, żeby trochę służyć pomocą tym, którzy w tym świecie się zagubili, a często doświadczyli jakichś negatywnych konsekwencji, na przykład uczestnictwa w jakichś grupach, praktykowania jakichś metod i tak dalej. A więc mamy religijny supermarket i komponujemy sobie swoją wiarę. Jak ktoś lubi jeść albo pić, to tutaj można taki bardziej dać taki obraz, że to przypomina ta sytuacja trochę sałatkę religijną albo koktajl religijny. Tak jak żeby zrobić, prawda, sałatkę, musi mieć różne produkty odpowiednio dobrane. Jak je ładnie dobierzemy, wymieszamy, to ona będzie dobra, będzie strawna. Tak samo z koktajlem. Ale jeśli się okaże, że te elementy są źle dobrane, to po prostu nikt tego nie zje, nikt tego nie wypije. Co więcej, to może doprowadzić do jakiejś niestrawności. I tak samo jest w naszej wierze. Jeśli ja chcę połączyć wiarę w Pana Jezusa, a jednocześnie wiarę w horoskopy, wiarę w reinkarnację i tak dalej, no to tego się nie da połączyć. To znaczy można, i ludzie tak niekiedy robią, ale to jest niestrawne. To po prostu jest niestrawne dla naszej wiary.
I tu chętnie bym Państwu postawił pytanie, czy postawię pytanie, można z nim zostać, co jest groźniejsze dla wiary w gruncie rzeczy, dla naszej wiary, dla chrześcijaństwa, dla Kościoła? Czy to, że taka sytuacja, że ludzie porzucają wiarę, odchodzą na przykład od Kościoła i zastanawiamy się, jak z nimi pracować duszpastersko jeszcze, czy też właśnie groźniejsze jest to, że mają taką zmutowaną wiarę, taką wiarę zindywidualizowaną, taką wiarę z domieszką różnych właśnie obcych idei, światopoglądów i tak dalej. No, można by nad tym dyskutować. Wróćmy do herezji. To, co jest istotne w herezji, mówili o tym ojcowie Kościoła, to jest to, że przyjmuje się jakąś nowość, że jest jakaś takie, można powiedzieć, nowinkarstwo. Chodzi o przyjmowanie jakichś nowych poglądów. I tak było na przykład w przypadku starożytnych gnostyków, jeszcze powiem o tej herezji, którzy głosili nowe poglądy, a chrześcijanie wtedy pytali, a skąd wy to macie? Przecież tego nie ma w tradycji pochodzącej od apostołów. To był też, to na przykład Ireneusz z Lyonu mówił, to była jedna też takiej nitka, taki trop, żeby zastanowić się, co jest ortodoksyjne, co nie jest ortodoksyjne. Oni pytali, czy to jest w tradycji, którą przekazali nam apostołowie. Oni głosili jakieś nowe rzeczy, ci gnostycy, a ci mówili, nie ma tego w tradycji, skąd wy to macie? No i tu jest właśnie, tutaj jest zagwozdka. Kluczowe dla rozpoznania herezji, tak można powiedzieć, jest kwestia jakiejś utraty równowagi wewnątrz doktryny chrześcijańskiej. Proszę zobaczyć, że często w takich poglądach, które nazywamy błędnymi, właśnie gdzieś się coś zaburza. Na przykład, co bardziej zbawia, uczynki czy łaska? No, jeśli mówimy tylko łaska, nie? Drugi tylko uczynki. Prawda? Jeśli powiemy tylko łaska albo tylko uczynki, coś się zaburzy, zaczniemy się chybotać, tak mówiąc obrazowo. Albo analogicznie, wiara czy rozum? Dlaczego w ogóle to przeciwstawiać? Jak powiemy tylko wiara, no mamy niebezpieczną sytuację, że będziemy takimi trochę fideistami. Jak powiemy tylko rozum, duża głowa, dominikanie. Też mamy problem. I tu jest piękne na przykład to, co Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, co mówi na początku encykliki Fides et Ratio. Wiara i rozum, nie? I wiara i rozum, że na tych dwóch skrzydłach duch ludzki unosi się do kontemplacji prawdy. A więc każda herezja ma coś z prawdy, tylko tę prawdę jakoś wykrzywia, jakoś ją fałszuje. To tyle takiej części, jeśli chodzi o rozumienie herezji, a teraz chciałbym powiedzieć o tych kilku nowych wersjach starych herezji, czy takich różnych poglądach dziwnych, błędnych, z którymi możemy się spotkać współcześnie w naszym Kościele. No bo jakby ktoś zadał pytanie, czy mamy jakieś w Polsce herezje? Nie wiem, co by Państwo odpowiedzieli. Czy spotykamy się z jakimiś błędnymi poglądami? Pojawiają się na pewno takie poglądy i na przykład pewną podpowiedzią, przynajmniej dla mnie, to jest na przykład to, jakie dokumenty wydaje taka Komisja Nauki Wiary, która istnieje przy Episkopacie. Może Państwo nie wszyscy wiedzą, że coś takiego istnieje, ale jest przy Episkopacie Komisja Nauki Wiary i od czasu do czasu oni wydają jakieś dokumenty, które mają być też taką reakcją na takie dziwne poglądy, które się pojawiają. No i gdybyśmy sobie zobaczyli te dokumenty z ostatnich lat, tak przykładowo, no to na przykład mieliśmy dokumenty dotyczące na przykład grzechu międzypokoleniowego. Była taka idea, to wciąż jakby gdzieś jest, że na przykład jest modlitwa o uzdrowienie międzypokoleniowe. Coś takiego dziwnego. No i komisja się zebrała i wydali dokument na ten temat. Albo na przykład był też dokument dotyczący spowiedzi furtkowej. Też takie dziwne zjawisko. Myśmy się też w ośrodku wiele razy z tym spotkali, teraz już może mniej. Ten dokument wyszedł już parę lat temu, że tam chodziło o taką rozbudowaną formę spowiedzi i takie zamykanie furtek złego ducha, prawda, przed złym duchem. Spowiedź furtkowa. Ostatnio na przykład był wydany dokument, bardzo, bardzo ciekawy, bardzo Państwu polecam, o eklezjalności wspólnot w Kościele. Takie mądre sformułowanie, jak to zawsze w dokumentach, ale chodzi o to, że ten dokument pokazuje, czym jest wspólnota katolicka.
a czym nie jest. To jest bardzo ważne, bo dzisiaj jest wiele wspólnot, które działają czasami w taki sposób na granicy gdzieś ortodoksji albo mają różne dziwne praktyki. I teraz chodzi o to, żeby nazwać to, czym jest wspólnota katolicka. Żeby ją nazwać katolicką, ona musi mieć pewne cechy. Można powiedzieć tak, że te współczesne herezje są ukryte trochę w gąszczu idei i poglądów. Nie zawsze sobie tak jasno zdajemy z tego sprawę, że to są jakieś błędne poglądy, że one mogą jakoś zatruwać naszą wiarę, naszą relację z Panem Bogiem. I jeśli sobie popatrzymy na te różne poglądy, z którymi się dzisiaj spotykamy, no to zobaczymy, że część z nich ma korzenie właśnie w starożytności, że tam już są jakieś początki, że to wracają w jakichś odmianach te różne poglądy. Wspomniany już tutaj ojciec Pietras, zresztą autor takiej bardzo dobrej książeczki małej na temat herezji, polecam, pyta, po co zajmować się herezjami starożytnymi? Po co wracać do tego, co odrzucono? Po co? Nie mamy lepszych, to lepiej siostrę Faustynę sobie poczytać, czy małą Tereskę. On mówi tak, bo po każdej herezji coś zostało, gdyż każda odpowiadała pewnym sposobom rozumowania, które ciągle są obecne. I rzeczywiście tak jest. I dlatego warto czasami sięgać do tych herezji, żeby zobaczyć, czy coś z tego myślenia nie jest obecne także współcześnie. Może jest obecne w moim w ogóle patrzeniu na wiarę, na Pana Boga. No i tutaj chciałbym kilka z nich już tak krótko omówić. A zacznę trochę nietypowo, bo jak zacząłem sobie to kiedyś trochę czytać, przygotowywać, mówię, wow, to jest ciekawe w ogóle. Nie wiem, czy Państwo się spotkali z taką herezją starożytną. W ogóle tych herezji to jest mnóstwo. Ciekawy jestem, ile Państwo by byli w stanie wymienić. Czy z lekcji religii na przykład, czy to w ogóle było omawiane. Ile herezji byłbym w stanie wymienić i opisać, na czym one polegają. Ciekawa rzecz. Pierwsza, doketyzm. Czym był doketyzm starożytności? Ja to krótko mówię, proszę się nie przerażać, to nie będzie jakichś spekulacji teologicznych. To była herezja, która pojawiła się już w czasach apostolskich. Twierdzono, że Jezus nie był prawdziwym człowiekiem, uwaga, tylko tak się wydawało. Wielu ludziom nie mieściło się w głowie, że zbawienie może mieć coś wspólnego z ciałem i z cielesnością. Wtedy, w tamtym czasie, pod wpływem Platona, filozofa wielkiego, przyjmowali, że Bóg troszczy się tylko o duszę, a ciało jest jej więzieniem, karą za grzechy i to w innym świecie. I tak wszystko właśnie, jeśli tak się przyjmuje, no to cała ich doktryna, można powiedzieć, jakoś się zaburza, bo odrzucali tak naprawdę zmartwychwstanie. I to jest herezja, która jest bardzo brzemienna dla całej kultury zachodniej chrześcijaństwa. Niejaki profesor Korolko, historyk kultury i literatury, stwierdził kiedyś w odniesieniu do tej herezji, uwaga, będzie jedno takie niecenzuralne słowo, wszystko to, co mamy, jest skutkiem tego cholernego doketyzmu. Dlaczego? Proszę zobaczyć. Bardzo często spotykamy się w różnych naszych sytuacjach, nie tylko takich kościelnych, z takim popularnym zwrotem wydaje mi się, że. Prawda? Wydaje mi się, że. Który wyraża właśnie nasz pogląd na jakąś sprawę. Siostra przełożona mówi to i to, albo ojciec przeor, a ja mówię, wydaje mi się, że to nie jest tak, jak ty myślisz. Prawda? Czyli to wyraża nasz indywidualizm, nasz pogląd. I to pochodzi z greki, właśnie z źródłowo od tej herezji, dokeimoi, od tego doketyzm, oznacza wydaje mi się. I proszę zobaczyć, możemy mieć taką sytuację, że ktoś głosi Ewangelię, naukę Ewangelii, przykazania Boże, albo mówi w innym kontekście o prawdzie, o pięknie. Nagle ktoś przychodzi i mówi, wydaje mi się, że Pan czy Pani nie ma racji. To jest bardzo powszechne. Oczywiście ktoś ma do tego prawo, ma prawo do swojego zdania, jasna sprawa. Ale proszę zobaczyć, że to stwierdzenie, ono wprowadza pewien relatywizm, że podważa obiektywne wartości, bo zawsze może ktoś przyjść powiedzieć, że mi się wydaje, że ty nie masz racji.
wydaje mi się, że to nie jest piękne, wydaje mi się, że to nie jest dobre. Prawda? I to jest coś, co bardzo mocno gdzieś weszło w ogóle do kultury, do naszego myślenia. Tak sobie pomyślałem, tak w ogóle na marginesie. Nie wiem, czy to jest dobre skojarzenie, więc proszę wybaczyć, ale w kontekście ostatnich wydarzeń dotyczących tych domniemanych zaniedbań Jana Pawła II, nie chcę w to wchodzić, bo to jest dużo pewnie meandrów. Chodzi mi tylko o taką rzecz, że jeśli Państwo sobie posłuchają różnych wypowiedzi, nie tylko w kontekście tej sprawy, ale w wielu innych, jak niezwykła jest manipulacja ze strony różnych mediów. Mówię, nie mówię kto, co, to jest jakby pod Państwa osąd. Jakie są techniki manipulacyjne, nie? Szczępy niesprawdzonych faktów, pomijanie innych, które są niewygodne, potraktowanie czegoś wybiórczo pod swoją tezę, ale często, bardzo często pojawia się właśnie taka fraza. Ktoś w różnych innych sprawach, ktoś prawdopodobnie coś wiedział albo wydaje mi się, że wiedział. Nie? Ja nie muszę już potem tego uzasadniać, ja po prostu rzucam bombę, wydaje mi się, że ktoś coś wiedział i znaczy, a jaki jest przekaz? Wiedział. To też jest doketyzm. Ja tu tak trochę może naciągam lekko, ale jakby próbuję Państwu pokazać, że gdzieś w naszej mentalności, czy szerzej w kulturze, jakby jest coś takiego, co właśnie gdzieś ma tam w starożytności początek. I można powiedzieć w ten sposób, że tego słowa wydaje mi się, no jakoś ortodoksja nie lubi. Oczywiście nie znaczy to, że wszystko w wierze wiemy, że ja pozjadałem wszystkie rozumy. To tak nie jest. Trzeba mieć pokorę, wiadoma sprawa. Ale jednak chodzi o taką fundamentalną rzecz dla wiary. Gdybyśmy nieustannie pozostawali tylko na poziomie, w kościele, tutaj mam na myśli głównie, na poziomie stwierdzenia wydaje mi się, a mi się nie wydaje, to trudno byłoby wtedy wierzyć. I mam też wrażenie takie, rozmawiając z ludźmi, będąc w różnych miejscach, że ludzie często w Kościele dzisiaj czują się zagubieni. Dlaczego się czują zagubieni? Dlatego, że niekiedy spotykają się ze sprzecznymi poglądami, opiniami. Że ktoś mówi to, a ktoś mówi to. Że w Kościele w Polsce jest tak, a w Kościele w Niemczech jest tak. I to sprawia, że gdzieś czasami jest trudno wierzyć, prawda? Trudno, zwłaszcza dla kogoś, kto ma wątpliwości w wierze, żeby jakoś z Panem Bogiem żyć. Kolejna herezja, bardzo znana, chyba najbardziej można powiedzieć, która wciąż wraca w różnych odsłonach, w różnych formach, to jest gnoza, czy raczej można by powiedzieć precyzyjnie gnostycyzm. Gnoza od greckiego gnosis to jest poznanie, wiedza. Początkowo to był taki neutralny termin. Jakbyśmy chcieli być tacy super precyzyjni, to należałoby tutaj dodać, że niektórzy naukowcy, był taki kongres w 1966 roku we Włoszech, gdzie zrobiono taki podział, że właśnie gnoza to jest wiedza o Bożych tajemnicach, które zastrzeżono dla elity, a gnostycyzm to są historyczne formy gnozy z II i III wieku po Chrystusie, tak się niekiedy rozróżnia, ale istotne jest jakby właśnie cały ten pogląd. Bardzo dobrze uchwycił ten fenomen i zagrożenie, jakie gnoza miała, czy wciąż ma tak naprawdę dla wiary, jeden z dominikanów francuskich, taki już nieżyjący, ojciec Le Guillou, w książce Tajemnica Ojca mówi tak o tej szkodliwości gnozy. Gnoza przybiera postać zniekształconej wiary chrześcijańskiej. Powodem wyjątkowej szkodliwości jest jej podstępna niejednoznaczność. Od wiary przejmuje język i tematy, ale rozumie je na swój sposób. Czyli wszystko można powiedzieć o tym, co mówi o Bogu, o człowieku, o zbawieniu, tylko po swojemu. Prawda? Gnostycy wszystkich czasów, można powiedzieć, że to ich jakoś charakteryzuje, prezentują się jako znawcy i posiadacze wiedzy, która jest zastrzeżona dla wybranych, która ich przekazana jest jakimś specjalnym wtajemniczeniu. I gnostycy sobie przypisywali jakiś wyższy rodzaj poznania.
znajomość takich tajemnic, które są niedostępne dla innych ludzi, są tylko dla wybranych. Jednym z ich założeń, tych starożytnych gnostyków, było to, że Bóg chciał tylko duchowego świata, a materia, wszelka cielesność nie pochodzą od najwyższego Boga, ale niższego demiurga, czyli stwórcy, który był wiązany ze Starym Testamentem. Mówili, że żadne ciało nie pochodzi od Boga. Chrystus był tylko na ziemi tu pozornie człowiekiem. Zmartwychwstanie było także pozorą, ułudą, tak jak sama śmierć na krzyżu. Oni nie tworzyli ściśle takich sekt, ale bardziej, można powiedzieć, takie kluby dyskusyjne. I walczył z nimi jeden z najwybitniejszych ojców Kościoła. Niedawno został ogłoszony właśnie przez papieża Franciszka, Ireneusz z Lyonu, który uważał ich w ogóle za ojców wszystkich herezji. Napisał takie słynne dzieło Zdemaskowanie i odparcie fałszywej gnozy. Dlaczego o tym warto coś wiedzieć i mówić? Dlatego, że te poglądy wracają wciąż we współczesnych doktrynach. Na przykład w czymś takim, co nazywamy ruchem New Age, nowa era. Niektórzy w ogóle go określają, że to jest neognostycyzm. Na przykład w tym ruchu pojawiały się takie poglądy, że my się rodzimy z boską iskrą. Człowiek ma w sobie taką boską iskrę, musi ją tylko odkryć i ona wtedy da mu właśnie takie poczucie jedności z jakąś całością wszechświata. A więc mówiono tak, człowiek zasadniczo jest boski, ma tę cząstkę boskości w sobie, tylko musi to odkryć i poznać. Jak to zrobić? My ci powiemy. Przyjdź do nas, my mamy taką specjalną wiedzę, my ci powiemy, jak to zrobić. Do tego są różne techniki, właśnie różne takie objawienia. Ale też właśnie te poglądy powracają w myśleniu niektórych chrześcijan. Na przykład w jaki sposób? Na przykład w taki, że przeciwstawia się ciało duchowi. W którym taki pogląd, w którym właśnie cielesność uchodzi za coś antyboskiego z gruntu grzesznego. Wspomniany święty Ireneusz pisał tak, ludzie są duchowi nie dzięki wyrzeczeniu i odrzuceniu ciała, ale dzięki uczestnictwu Ducha Świętego. Genialna fraza. Jak są takie poglądy, które też wracają, że mamy zostawić ciało, że ono jest grzeszne, że ono jest złe, bo mamy tylko żyć duchowo, mamy się unosić kilka metrów nad ziemią, to Ireneusz genialnie to jakby tutaj nazwał. Nie? My jesteśmy bardziej duchowi, bardziej żyjemy z Panem Bogiem, nie wtedy, kiedy negujemy, odrzucamy cielesność, seksualność, tylko wtedy, kiedy żyjemy coraz bardziej poddani Duchowi Świętemu. Chrześcijanin przyjmuje ciało i poprzez życie w ciele chce dążyć do zbawienia, a więc ten punkt ciężkości tego dążenia do zbawienia to jest autentyczne człowieczeństwo dla nas, prawdziwe cierpienie krzyża, prawdziwe zmartwychwstanie ciała. Zresztą proszę zobaczyć, jak czasami się wykrzywia nauczanie chrześcijańskie, że na przykład się mówi, że chrześcijanie odrzucają ciało, cielesność, seksualność. Bzdura. Oczywiście, niestety, można czasami spotkać takie poglądy, ale my tego nie odrzucamy, dlatego że Pan Jezus przyszedł w ciele, jak On niesamowicie dowartościował ciało. My mamy zmartwychwstać w ciele. To jest zawrotna perspektywa. I cielesność jest niesamowicie ważnym, integralną częścią naszego człowieczeństwa. A więc te błędne poglądy, te poglądy powracające, te neognostyczne, to będą takie poglądy, które odrzucają, jeszcze raz powtórzę, cielesność, seksualność, przyjemność, ale też z drugiej strony negujące krzyż i cierpienie. W ogóle negujące naturę ludzką, prawda? To ja na przykład w ośrodku spotykam co jakiś czas w takich na przykład grupach różnych, tu myślę głównie o grupach w kościele, takie na przykład grupy, które, czy ruchy, czy jakieś instytuty, które na przykład mówią właśnie, jakby tak negują tą naturę ludzką, wymiar cielesności, seksualności, przyjemności, że to jest w ogóle grzeszne, albo na przykład wymiar tego, że relacji, że na przykład w grupie nie wolno się przyjaźnić, nie wolno było się przyjaźnić. Czyli jakby odrzucamy ten wymiar takiej natury, takiego jakby człowieczeństwa, że tylko nas interesuje to, co duchowe. Ale nie ma chrześcijaństwa, które
byłoby jak czymś jakby wyłącznie duchowym. To jest jakaś z gruntu fałszywa wizja. I teraz kontynuując tą myśl o gnostycyzmie, chciałbym zachęcić Państwa i też przywołać tutaj papieża Franciszka i jego adhortację Gaudete et Exultate o powołaniu do świętości w świecie współczesnym, gdzie papież nawiązuje do tej starożytnej herezji, pokazując jak ją można, jak ona też pojawia się współcześnie. On mówi o czymś takim jak dwóch czy dwaj subtelni nieprzyjaciele świętości. Mówi o gnostycyzmie i o pelagianizmie. Za chwilkę o tym jeszcze powiem. Mówi o gnostycyzmie, tu już mówię, teraz referuję myśl papieża, że jest to wiara zamknięta w subiektywizmie swojego doświadczenia, rozumu czy uczuć, prawda? Że ja wiarę jakby sprowadzam do jakiegoś swojego doświadczenia, moje doświadczenie i tak naprawdę tylko to się liczy. I mówi, dodaje, że miarą doskonałości dla nas w chrześcijaństwie jest miłość, a nie stopień na przykład zgromadzonej wiedzy. Tu już tak żartobliwie powiedziałem o dominikanach, dominikanie cenią sobie wiedzę i studium, jak to ma swoje ramy, to jest okej. Problem, jak to się wydostaje poza te ramy. Nie? Duża głowa, dużo wiedzy, tylko pytanie, czy jest miłość. Jak jest, to daj Boże, żeby tak było. Papież pokazuje to niebezpieczeństwo, prawda? Możemy mieć jakieś grupy duszpasterskie, na przykład tylko dyskutować. To jest mało, to nas nie nakarmi, to jest ważne. To, co teraz robimy, jest ważne. Ale tylko wtedy, kiedy oprócz tego jest też wymiar modlitwy, kiedy oprócz tego jest wymiar jakiejś posługi wobec innych, nie? To w ogóle, to jest jakby razem. I papież właśnie podkreśla, że chrześcijański rozwój to jest przede wszystkim rozwój w miłości. Uwaga, to, bo czasami jak to, ten fragment, te fragmenty się czyta w tej adhortacji, można to opacznie rozumieć. Papieżowi nie chodzi o negację rozumu, tylko o taką przeakcentowanie roli wiedzy, takie wywyższanie jej, czy takie uznawanie swojej wizji Pana Boga, Jego spraw za najważniejszą i jedyną. Prawda? Proszę zobaczyć, jak to się przejawia w konkrecie. Ano na przykład tak, że mamy jakąś grupę, jakąś wspólnotę i ona na przykład mówi, jest taka trochę dosyć hermetyczna, zamknięta, tylko tak należy się modlić. Czyli moja wizja modlitwy uważana jest, że za jedyną słuszną, prawda? Albo tylko taka duchowość, że chcemy tu to czy to zrobić. Nie, nie, tylko to będzie. Tylko różaniec albo tylko charyzmatycy, prawda? I papież dodaje jeszcze jeden, tutaj ten, mówi o jednym jeszcze takim zarzucie wobec tej herezji, że gnostycyzm jakby chciał oswoić tajemnicę. Zobaczcie, że w naszej wierze tajemnica ma swoją rolę. Ja nie muszę wszystkiego wyjaśnić, nie da się wszystkiego wyjaśnić. Będą jakieś różne rozmowy, ktoś rozmawia i ktoś jest z jakiejś takiej grupy niechrześcijańskiej i mówi, a niech mi to ksiądz wyjaśni. Albo ja mówię, ja nie umiem wszystkiego wyjaśnić. Możemy porozmawiać o tym i o tym, ale poza tym już jest tajemnica. I nie potrafimy wszystkiego wyjaśnić. Musimy się na to zgodzić. Gnostycyzm chce oswoić tajemnicę, chce wszystko wyjaśnić. Chce jak taki wziąć tego kurczaka, tą wszystkie kosteczki tam obgryźć do końca i wyrzucić potem do kosza. No to by była słaba nasza wiara. A więc, że chce oswoić tajemnicę i że zakłada, to też jest taka fraza Franciszka, płaszcz bezcielesnej duchowości. To jest właśnie to, co już powiedzieliśmy trochę, że negujemy uczucia, ciało, że negujemy właśnie ten wymiar natury, na przykład negujemy pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną. Kolejna herezja to jest pelagianizm. Była to jedna z ważniejszych herezji starożytności, powracająca również współcześnie. Nazwa od imienia Pelagiusza, przełom IV-V wieku, który przybył do Rzymu, tam się stał takim znanym kierownikiem duchowym, był bardzo dobrze wykształcony, miał talent retoryczny. No generalnie taka była ważna postać. Jego pisma były cenione, zwłaszcza komentarze do listów świętego Pawła. To, co podkreślają badacze jego pism, to nie tyle, że może sam Pelagiusz
miał takie poglądy właśnie takie wypaczone, tylko że niektórzy z jego uczniów jakby troszkę wyciągnęli za mocne konsekwencje z tego, co on nauczał. Co głosił Pelagiusz? Pelagiusz głosił, że wolność człowieka, jego niezależność od, że krótko mówiąc, wolność człowieka jest nieograniczona. Nie uczył, że człowiek na pewno uniknie grzechu, ale że może żyć bez grzechu, choć wiedział, że to jest bardzo trudne, że jakby ta wolność jest tak mocna, czy bardziej może to jego właśnie uczniowie gdzieś to jakby te konsekwencje takie wyciągnęli, że możemy żyć bez grzechu. Jemu zależało na tym, żeby ludzi mobilizować do wysiłku, ale proszę zobaczyć, że tu jest taka cienka granica. Uczniowie jego najprawdopodobniej wyciągnęli z tego konsekwencje takie, że skoro możliwe jest niepopełnianie grzechów, to znaczy tak naprawdę, że łaska Pana Jezusa jest niepotrzebna, że ja się mogę, krótko mówiąc, sam zbawić, bez łaski, bez Pana Boga, o własnych siłach. No i to jest już problem, to jest herezja, to jest błędny pogląd, który Kościół odrzucił. Bo taki pogląd odrzuca łaskę, sakramenty, modlitwę, prawda, że wszystko zależy ode mnie. Dla samego Pelagiusza na pewno tak można powiedzieć, że wolność ludzka była wielką, wielką wartością, ale właśnie tutaj jest ta cienka granica między tym, że mówimy, że ona jest wielką wartością, a między tym, że traktujemy ją jako coś absolutnego. W chrześcijaństwie wolność jest razem z łaską Pana Boga, prawda? Że Pan Bóg nie jest zagrożeniem dla naszej wolności. Tak naprawdę to jest ten paradoks, że im bardziej ja oddaję wolność Panu Bogu, im bardziej ja Mu się powierzam, im bardziej mówię Mu, Panie Jezu, możesz robić to, co chcesz w moim życiu, to tym bardziej staję się wolny. To jest paradoks. Ale to jest tak naprawdę coś, do czego nas Pan Bóg zaprasza. Kościół jednoznacznie te pelagiańskie, czy te poglądy jego uczniów odrzucił i podkreślił bardzo mocno, że do zbawienia jest potrzebna łaska, że Chrystus daje nam łaskę, że my oczywiście musimy dokonywać tego wysiłku w drodze do zbawienia, w walce z wadami, z grzechami, ale łaska jest kluczowa, że bez łaski to jest niemożliwe. I co papież Franciszek wydobywa z tej starożytnej herezji i co jakby tutaj mówi? On mówi tak, że tak jak gnostycy przypisywali nadmierną władzę, znaczenie właśnie tej wiedzy, inteligencji, tak niektórzy właśnie pelagianiści tak robią w odniesieniu do woli, do osobistego wysiłku człowieka. To tak jak jest taki zabawny przykład, jak gdzieś tam, już nie wiem, jaki to był kontekst, ktoś mówił, że wszystko jest możliwe, ja wszystko dam radę. Jak to czego? Nie dasz rady tego zrobić? Wszystko można, tylko trzeba chcieć. No i ten ktoś, okazało się, że miał okulary, no i kiedyś na nim zrobiono taki eksperyment, że tam go gdzieś zabrano do jakiegoś pomieszczenia, ktoś mu zdjął te okulary, tam pokazał coś z daleka, jakieś małe literki, mówi, czytaj. On mówi, nie da się. Albo właśnie często mówił, jak to nie da się, wszystko się da. Ktoś go tam wziął, zdjął mu te okulary i mówi, czytaj, nie da się. No właśnie. Jest tak, że osobisty wysiłek nasz jest ważny, ale my potrzebujemy łaski. I czasami jest tak, że znaczy nie możemy liczyć tylko i wyłącznie na własne siły. Papież, mówiąc o tej herezji, bardzo przywołuje takie bardzo zdrowe, katolickie podejście, słowa świętego Augustyna następujące. Bóg zachęca cię, abyś dokonał tego, co możesz i prosił o to, czego nie możesz. Prawda? Bóg zachęca cię do tego, abyś zrobił to, co możesz, tyle, ile możesz. Maksymalizm jakiś jest w naszej wierze, to prawda. Ale jednocześnie pokora, bo tylko Pan Bóg pozwala to przekraczać, żebyś prosił o to, czego nie możesz. To jest trochę inne sformułowanie tej zasady ignacjańskiej, prawda? Robić wszystko tak, jakby zależało ode mnie,
ale modlić się tak gorąco, gorliwie, z wiarą, że to wszystko zależy, jakby zależało od Pana Boga. Tu gdzieś się cały czas w naszym życiu z Panem Jezusem muszą spotykać nasz wysiłek z Jego łaską, nie? Musi być jakaś synergia. Bóg i człowiek w każdym działaniu. Jak jest tak, że w jakimś działaniu my tylko i wyłącznie wszystko przerzucamy na Pana Boga, no to jest problem. Jak w jakimś działaniu tylko i wyłącznie chcemy polegać na własnych siłach, to też jest problem. Nawet jeśli te proporcje wyglądają tak, że 99%, załóżmy, gdybyśmy to mogli zmierzyć, Pan Jezus daje, ale ten 1% ja muszę do tego dodać od siebie. A więc papież tutaj podkreśla, nawiązując do tej herezji pelagianizmu, że możemy się spotkać z takim właśnie rodzajem myślenia, że wszystko zależy ode mnie, od moich wysiłków. I papież tutaj podkreśla, że w chrześcijaństwie, w takim wzroście duchowym wszystko dokonuje się stopniowo. Tak jak świętej pamięci ksiądz Grzywocz mówił, że Bóg jest miłośnikiem procesu. Bardzo ładne określenie. Pan Bóg lubi proces. Nie szybko, nie od razu, nie na siłę. Nie wyważaj drzwi od razu, nie? Spokojnie, powolutku. Proces, jest jakiś proces. I papież mówi o tym, że właśnie trzeba odkrywać tą prawdę o człowieku, że łaska Boża bierze pod uwagę naszą naturę. To jest to, co mówi święty Tomasz z Akwinu chociażby, prawda? Łaska buduje na naturze, łaska zasadza się na naturze. To jest niesamowicie ważne. My nie możemy przeskoczyć natury, tego, co jest w nas ludzkie, prawda? Jak mnie boli ząb, to no nie wiem, jakie Państwo mają podejście, ale ja idę do dentysty, a nie do kaplicy. Jakbyśmy pominęli ten wymiar właśnie natury, no to właśnie nie pójdziemy do dentysty, tylko będziemy się modlić. Mieliśmy ostatnio taką sprawę w ośrodku, prawda, że był ktoś chory psychicznie, jakieś tam dziecko czy młody człowiek i ludzie w takiej jednej z grup chrześcijańskich, zamiast pójść do lekarza, do psychiatry, po prostu się modlili. Trzeba go uwolnić od demona i prowadzili kilkudniowe modlitwy. Coś strasznego. Dopiero jak stan był już tak dramatyczny, na szczęście przyjechało pogotowie i pomogło, ale to było właśnie myślenie takie, że właśnie wszystko zależy ode mnie. W tym przypadku od moich modlitw, no ale pomijamy ten stan natury. Kolejna herezja, taka grupa kilku takich poglądów, czy grup, które miały tego typu poglądy, to są mesalianie, euchici i entuzjaści. Nie trzeba tego zapamiętywać, bardziej chodzi o to, co oni głosili. To jest troszkę podobny do pelagianizmu pogląd, a konkretnie taka może herezja starożytna, która w różnych odmianach też się dzisiaj pojawia. Chodzi o taki kompleks cały poglądów mówiących, że do zbawienia nie trzeba niczego więcej niż modlitwa. No to jest ten przykład, który przed chwilą podałem. Nazwa tych, których przed chwilką przywołałem, pochodzi od syryjskiego mesalaim, modlący się, albo to ci drudzy, to jest euchitai, ludzie modlitwy, lub, tak się to tłumaczy, od takiego charyzmatycznego entuzjazmu jako darowanego przez Ducha Świętego. I te właśnie te grupy, o których wspomniałem teraz przy tej herezji, tak są opisani w jednym ze słowników wczesnochrześcijańskich. To są grupy głoszące ubóstwo, czy były grupy, które głosiły ubóstwo, modlitwę oczyszczającą, pogardę świata i odczuwalną obecność Ducha Świętego podczas modlitwy. A więc ściśle mówiąc, to był taki pogląd w tych grupach, że odrzucano wszystko, co nie jest modlitwą. A więc pracę, ascezę, rozum też, Kościół, sakramenty. Czy Państwu się to wydaje abstrakcyjne, nieobecne współcześnie? Jak najbardziej obecne. Wystarczy się modlić. No to proszę bardzo, modlmy się, nie? W praktyce owi mesalianie negowali zbawienie w Chrystusie, bo i tak w praktyce nie miałoby ono zależeć od Zbawiciela i Jego łaski, ale od modlitwy i od walki poprzez modlitwę z demonami, tak jak mówili. To jest też taki ważny wyróżnik tego poglądu. Oczywiście jest dużo niuansów, ci co badają różne źródła mówią, że tam trzeba pewne rzeczy zniuansować, więc to rysujemy taką grubą kreską, ale bardziej chodzi
o podkreślenie tego takiego poglądu, który przesadnie akcentuje modlitwę, doświadczenia, taki entuzjazm charyzmatyczny. Można powiedzieć może trochę taką uczuciowość w wierze. Czy nam to dzisiaj nie przypomina jakiejś duchowości w Kościele? Modlitwa wystarczy, charyzmaty wystarczą. Uwaga, żeby nie było, że ja mówię przeciwko charyzmatykom. Sam byłem związany trochę z Odnową w Duchu Świętym, też byłem duszpasterzem pewnej wspólnoty. Bardzo sobie cenię Odnowę. Natomiast my cały czas tutaj mówimy o takiej rzeczywistości, która jakby jest gdzieś zaburzona, która się wypacza. Wszystko takie gdzieś może się stać w pobożności. Można się dzisiaj spotkać z taką praktyką w Kościele, nie zawsze to jest taki pogląd, który jest wprost wyrażony, która przeakcentowuje doświadczenie, takie przeżycie emocjonalnie w spotkaniu z Panem Bogiem. I niekiedy się opisuje tą postawę taką frazą sola experientia, tylko doświadczenie. O co chodzi? Przywołam tutaj słowa biskupa Chai, który bardzo dobrze to opisuje, mówiąc tak. W przeżywaniu Boga liczy się nade wszystko moje osobiste doświadczenie, którego najczęściej ani się nie ocenia, ani nie weryfikuje. Stąd w miejsce sola scriptura, tylko pismo, wchodzi zasada sola experientia, tylko doświadczenie. Konkretne doświadczenie religijne interpretuje się w odniesieniu do tekstu pisma, najczęściej fundamentalnie rozumianego. Reprezentant tego środowiska zdaje się mówić, wierzę, ponieważ doświadczam. A jak nie doświadczam, to nie będę wierzył. Jednak taka postawa to za mało. Ktoś tak powiedział, że jeśli prawda nie kształtuje przeżyć, to przeżycia stają się prawdą. To jest niebezpieczeństwo też pobożności, prawda? Jeśli nie mamy jakiegoś punktu odniesienia zewnętrznego do tego, co przeżywamy w wierze, na modlitwie, w pobożności, no to wtedy będziemy wszystko brać za dobrą monetę. To, że ja coś przeżywam, doświadczam, mam jakieś stany emocjonalne, na pewno dobrze. Na pewno Duch Święty przez to działa. No, uwaga, może to być tak, że nie działa wcale. I to nas, bo to nas może też poprowadzić do czegoś takiego, co byśmy określili jako subiektywizm w wierze, prawda? Proszę Państwa, proszę zobaczyć, że to jest znowu coś, co jest bardzo charakterystycznego dla takiego współczesnego podejścia do wiary, do Pana Boga, że człowiek szuka dzisiaj doświadczenia Pana Boga. Ja to rozumiem, bo sam pragnę też jakiegoś głębokiego spotkania z Panem Bogiem. Ale może być znowu niebezpieczeństwo tego, zwłaszcza jeśli to zawężamy to doświadczenie do wymiaru emocjonalnego, jeśli tylko byśmy się na tym skupili, jeśli byśmy tylko jeździli od eventu do eventu, od jednej modlitwy do drugiej modlitwy, że tylko będziemy szukać wrażeń w wierze. I niestety można spotkać takich ludzi. To jest jakiś odprysk, czy taka trochę podobna postawa do tych właśnie starożytnych mesalian, tych euhitów, entuzjastów. Bardzo jest dobry tekst, taki teologiczny, ale naprawdę bardzo, bardzo go polecam, Józefa Ratzingera, świętej pamięci papieża Benedykta, ale pisał to jeszcze dużo wcześniej, Wiara i doświadczenie, który pokazuje właśnie, jak te dwie rzeczywistości mają się do siebie, nie? Wiara i doświadczenie, że one muszą iść w parze. Co jeszcze możemy tutaj przywołać z takich błędnych poglądów, już może mniej sięgając do starożytności, chociaż ten jeszcze jeden będzie z sięganiem do starożytności. Coś takiego, co ja sobie opisałem jako manichejskie ujmowanie dobra i zła. Proszę Państwa, to jest coś też, z czym się spotykamy dzisiaj w Kościele w kontekście nauczania na temat złego ducha. Że można się spotkać z takim poglądem, który przeakcentowuje działanie szatana. Często jest to związane z takim zaburzeniem obrazu Pana Boga i tak naprawdę obrazu jakby szatana, tego, kim jest diabeł. Jeśli tutaj mówimy o manicheizmie, to musimy przywołać właśnie Maniego ze starożytności, żył w latach 216-277 i on uczył, że zawsze trwa walka między światłem a ciemnością, czyli dobrem i złem, że to są przeciwstawne pierwiastki, tak samo odwieczne i silne, czyli
właśnie była taka dualistyczna doktryna, ale no problem jest, kiedy my trochę z tego to przejmujemy i tak zaczynamy rozumieć walkę duchową w Kościele. Właśnie mówi się o diable, o zagrożeniach duchowych, o walce duchowej. Tak naprawdę wypaczona wizja zarówno Pana Boga, jak i szatana, że trwa walka. Okej, trwa walka, to prawda, ale oni mówią tak, że nie wiadomo, kto wygra. Może tu jednak diabeł przydusi tego Pana Boga i może on zwycięży jednak. Nie. Pan Jezus pokonał szatana raz na zawsze. Oczywiście jest jakąś tajemnicą to, że szatan i zło działa w świecie. Nie przenikniemy tego do końca, ale nie możemy ujmować tak dualistycznie tej rzeczywistości demonicznej i też Bożej, że to są jakby jakieś równoważne pierwiastki, jakieś równoważne osoby. Musimy wciąż podkreślać w tym kontekście, że Pan Bóg jest nieskończenie silniejszy od diabła. On jest stworzycielem, a szatan jest tylko stworzeniem. A po drugie właśnie to, co powiedziałem, że Chrystus na krzyżu szatana pokonał już. Tak wierzymy. Kolejny pogląd. Mam nadzieję, że Państwo jeszcze mają chwilę siły. To ja sobie go nazwałem tak, że to jest synkretyzm i relatywizm. To takie bardzo wyświechtane określenia, ale spróbujmy je odnieść trochę do tego, jak się przejawiają w naszym myśleniu o Bogu czy o religii. W 1875 roku, z nikogo z nas nie było jeszcze wtedy na świecie, w Nowym Jorku zostało założone Towarzystwo Teozoficzne. To jest bardzo w historii takiej myśli ezoterycznej bardzo ważna data i ważne towarzystwo. Jego założycielką była Helena Bławacka i charakterystyczny rys teozofii to był właśnie taki religijny synkretyzm oparty na przeświadczeniu, że we wszystkich religiach czy tradycjach duchowych można znaleźć wspólny rdzeń. Co nie zmienia faktu, że oni zwłaszcza poszukiwali tego rdzenia w religiach wschodu, w religiach Dalekiego Wschodu szczególnie. I pozostałości tej idei, tych idei można spotkać także dzisiaj w rozmaitych poglądach, które mają wspólny mianownik taki, w świecie istnieje jedność religii i nieważne jest, jaką religię człowiek wyznaje, bo każda na pewno cię doprowadzi do Boga. Oczywiście każdy ma prawo tak wierzyć, teozofowie mają prawo tak wierzyć. Problem jest wtedy, kiedy w Kościele zaczynamy taki pogląd przyjmować. Pogląd właśnie, który wydaje się taki nowoczesny, tolerancyjny, uwzględniający wolność sumienia, prawda? No bo mogę wierzyć zgodnie z sumieniem, to prawda. Ale jeśli już jestem w Kościele, jeśli wierzę w Chrystusa, no to jednak nie mogę przyjmować takiego błędnego poglądu, który zaprzecza naszej wierze. Można się spotkać z innym podobnym poglądem w stosunku do religii niechrześcijańskich, że wszystkie religie pochodzą od Boga. Są wynikiem jakiegoś objawienia. W związku z tym pomniejsza się jedyne pośrednictwo Chrystusa. Czasami można spotkać taki pogląd, także wśród osób wierzących, że na przykład wszyscy bogowie są równi. Prawda? No, tradycja, Pismo Święte raczej mówi, że jest jeden Bóg w trzech osobach i że Chrystus jest jedynym Zbawicielem. To jak? Jacy bogowie w ogóle tu? Prawda? Jacy w ogóle równi? O co tutaj chodzi? Jakiś jest panteon i tu w tym panteonie no jest takie miejsce troszkę na podwyższeniu, prawda? Trójca Święta siedzi, ale tu jest Zeus i ci inni bogowie. No, tak nie wierzymy. Wierzymy nie tylko w to, że jest jeden Bóg, ale właśnie, że nie ma innych bogów. Oczywiście tu wchodzimy w obszar rozważań teologii religii. Jest taka część teologii, która zajmuje się też innymi religiami. Tu się prowadzi pewne dysputy, jak to jest z możliwością zbawienia w tych innych religiach, prawda? Ale to już jest trochę inna kwestia. Natomiast tu mówimy o tym, że wierzymy, że jest jeden Bóg, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem. Jeśli byłoby tak, że każda religia prowadzi do zbawienia, że tam są tym bardziej jacyś bogowie, no to po co ofiara Pana Jezusa? Po co Jego śmierć na krzyżu? Jak ja i tak mogę sobie wybrać, co chcę i na pewno będę zbawiony.
To jest tak naprawdę właśnie taki relatywizm, relatywizm na płaszczyźnie religijnej, czyli taki pogląd, który odmawia Chrystusowi tego, że jest jedynym Zbawicielem. I jeszcze krótko takie pomniejsze poglądy, które być może też Państwo gdzieś to spotkali, takie właśnie trochę dziwne, które możemy spotkać niekiedy. Na przykład taki pogląd, nie wiem, czy Państwo się z tym spotkali, że przeciwstawianie sobie Boga Starego Testamentu Bogowi Nowego Testamentu. Czasami możemy się z tym spotkać w Kościele. Stary Testament, wiadomo, prawo, doskonałość, sprawiedliwość, prawda, tablice przykazań Pan Bóg dał, a Izrael miał być posłuszny. A Nowy Testament, łaska, miłosierdzie, absurdalne. Przecież to jest jeden Bóg i właśnie podstawowa zasada hermeneutyczna Pisma Świętego, że musimy, stary się wyjaśnia w nowym, że czytamy je w łączności, razem. To się czasami wiąże z takim poglądem, że mówi się, że Pan Bóg, nieprawdą jest, że Pan Bóg jest sędzią, prawda? Było tak, jakiś czas temu dyskusję na temat tych prawd wiary. Pan Bóg jest miłosierny, to prawda, ale jednocześnie jest też sprawiedliwy. W Nim się to jakoś łączy w sposób doskonały. Nie możemy tych dwóch aspektów w Bogu rozdzielać, bo inaczej znowu tracimy równowagę, zaczynamy się chybotać w wierze. Jak będziemy mówić, że Pan Bóg jest tylko miłosierny, na pewno wszystkich zbawi, to prawda, Pan Bóg jest miłosierny, Pan Bóg na każdego czeka i tak dalej, ale jednocześnie zostawia mu wolność, że będzie sąd, że człowiek decyduje o tym, czy ja wybiorę Pana Boga, czy nie wybiorę Pana Boga. Tu jest jakaś powaga moich wyborów, bo inaczej po co to wszystko? Inny taki pogląd, z którym się możemy spotkać, taki trochę właśnie dziwny. Na przykład mówi się czasami tak, że moralność chrześcijańska nie jest do osiągnięcia, że to jest w ogóle niemożliwe, na przykład, żeby żyć w czystości, żeby, nie wiem, w ogóle kazanie na górze, to jest niemożliwe do zrealizowania. Że Kościół stawia za wysokie wymagania moralne, których nikt nie jest w stanie spełnić. I jeszcze dwa na koniec poglądy. Jeden krótszy, drugi dłuższy, które chciałbym omówić. Mianowicie jeden to jest kwestia fałszywego rozumienia rozumu i wiary i ich wzajemnej relacji. Myślę, że to też nam się często zaburza i dużo tutaj krąży różnych opinii. Warto się temu przyglądnąć. I tutaj bym wyróżnił takie trzy możliwe postawy, mianowicie dotyczące właśnie wiary i rozumu i ich wzajemnej relacji. Po pierwsze, taką postawę czy taki pogląd, który mówi, istnieje sprzeczność między wiarą a rozumem. Że to jest sprzeczne tak naprawdę. To Marcin Luther był autorem takich słów, rozumowi jak głuptakowi należy szyję ukręcić. Prawda? Stąd protestanckie sola fide, tylko wiara. Jak się mają do siebie rozum i wiara? Wykrzywieniem, właśnie tym zaburzeniem równowagi będzie taka sytuacja, kiedy właśnie w jakąś stronę, kiedy będziemy widzieli sprzeczność między tym. Prawda? Będą to fałszywe jakieś poglądy, przeciwstawianie sobie wiary i rozumu. Z jednej strony wiarę wtedy się redukuje do takiej jakiejś sfery emocjonalnej, jakiejś postawy serca, jeszcze za chwilkę o tym powiem, a z drugiej strony mówi się, że prawdziwe poznanie to jest poznanie tylko i wyłącznie naukowe, a ściślej poznanie empiryczne. A więc wiara i rozum, które by były jakoby w sprzeczności. Wiara i rozum nie są w sprzeczności, ale są komplementarne w poznawaniu Pana Boga. Istotna jest ich współpraca. I tu jest ta piękna fraza, którą już przywołałem, z Fides et Ratio. Jeszcze raz ją zacytuję w pełnym brzmieniu całe zdanie, czy dwa zdania. Wiara i rozum, Fides et Ratio, są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.
Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek, poznając Go i miłując, mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie. Wiara i rozum. Drugi pogląd, który tą relację gdzieś zaburza, wykrzywia, to jest taki. Poznanie Boga jest tylko sprawą wiary, a nie rozumu. Proszę zobaczyć, jeśli ktoś tak twierdzi, to można powiedzieć, że prezentuje taką postawę fideizmu. Czyli tylko wiara. Nie możemy negować ani lekceważyć, ale też nie przeakcentowywać, jak już żeśmy sobie powiedzieli, roli rozumów w wierze. Sobór Watykański I stwierdził to jako dogmat wiary, że człowiek za pomocą rozumu może poznać istnienie Pana Boga. Może, ale jednak. Jest to powiedziane wprost. Dzisiaj raczej nie słyszymy w Kościele o tej prawdzie. Częściej mamy problem właśnie powątpiewania w rozum, albo z drugiej strony przeakcentowuje się rolę rozumu. W przekazie wiary na przykład dominują świadectwa, właśnie doświadczenie, żeby było jasne. Ja nie mam nic przeciwko świadectwom, ale chodzi o to, żebyśmy świadcząc i na przykład nauczając, głosząc Ewangelię też poprzez świadectwo, na przykład, że ktoś wychodzi i mówi świadectwo, chociażby w takiej formie, nie negowali tego wymiaru rozumowego, że możemy też Pana Boga odkrywać poprzez rozum. I trzecia postawa wyrażałaby się w takim stwierdzeniu, wiara to tylko sprawa serca, a nie rozumu. Pamiętam jak kiedyś, jak byłem duszpasterzem młodzieży, dawno temu, szkół średnich, jak rozmawialiśmy o wierze właśnie gdzieś tam na spotkaniu, tak mi jakoś to utkwiło w pamięci, i powiedziałem, że właśnie wiara jest aktem rozumu. Młodzież była w szoku. Jak to? Przecież wiara to jest sprawa serca, to jest jakieś uczucia, to jest właśnie... No i ja byłem zdumiony wtedy, że oni mówili, że ona nie ma nic wspólnego z rozumem, że to jest tylko jakaś sprawa serca. Co to znaczy? Żeby nie być tutaj gołosłownym, przytoczę taką klasyczną definicją wiary świętego Tomasza z Akwinu. Wiara jest aktem rozumu, przekonanego o prawdzie Bożej z nakazu woli poruszonej łaską przez Boga. Wiara jest aktem rozumu, actus intellectus. A więc wiara to nie jest tylko sprawa serca, ale to musi być akt rozumny. Jeśli ktoś jakby to znowu akcentuje tylko tą kwestię serca, też pytanie, co przez to rozumie, no to wtedy też się coś zaburza. Tu właśnie takie małe dopowiedzenia, bo oczywiście w wierze chodzi o jakieś całościowe nasze powierzenie się Panu Bogu, można powiedzieć całym sercem. Więc zawsze trzeba też jakby precyzyjnie mówić, co mamy na myśli, ale jeśli byśmy mówili, że tylko serce, a rozum to nie, w wierze, no to wtedy coś nam się zaburza. I proszę zobaczyć, ile takich jakichś słów, stwierdzeń niekiedy możemy usłyszeć, które negują ten rozumowy wymiar wiary. Jak czasami nawet na kazaniu zdarza się usłyszeć, wiara wystarczy, ufność Bogu wystarczy, zaufaj, wyłącz rozum. To są herezje po prostu, jak ktoś tak głosi. Znowu, musimy mieć i jedno, i drugie. To, że ja mogę powiedzieć zaufaj Jezusowi, to jest jak najbardziej dobre, pod warunkiem, że ja równocześnie mu nie powiem wyłącz rozum. Bo rozum ma swoje miejsce i być może rozum go doprowadzi do tego, że on na końcu powie Jezu, ufam Tobie. Jeśli to przeciwstawiamy, mamy problem. I ostatnie już naprawdę, proszę, 10 mi wyszło. Mówiąc o tych błędnych poglądach, powiem o ostatnim takim błędnym poglądzie, który też jest, myślę, że bardzo niebezpieczny, mianowicie o samym rozumieniu Kościoła. Jak to współcześnie czasami bywa. Jesteśmy obecnie w bardzo ważnym momencie historii Kościoła. Trudno powiedzieć, że jakiś moment nie był może ważny, ale no, trwa synod, 16. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, które ma się zakończyć jesienią tego roku. Jak Państwo wiedzą, też w Niemczech trwa droga synodalna i coraz bardziej z niepokojem patrzymy, co tam się dzieje. W związku z tym jest pytanie, jak my w ogóle rozumiemy Kościół?
Czy tutaj nie jest tak, że jakieś też błędne poglądy się zakradają? Bardzo polecam znowu właśnie nieodżałowanego papieża świętej pamięci Benedykta Józefa Ratzingera, jego książkę tutaj, Raport o stanie wiary. To jest książka z lat 80., ale bardzo aktualna. I tam, to jest trochę w formie takiej rozmowy, pada pytanie, proszę zobaczyć, lata 80. O to, gdzie jest główny punkt załamania, szczelina, która zagraża stabilności całego gmachu wiary katolickiej. I on wtedy daje odpowiedź taką, bez w zasadzie zastanowienia, mówi, chodzi o koncepcję Kościoła. Mówi, że niektórzy ludzie, niektórzy chrześcijanie czy katolicy wprost, traktują budowlę Kościoła jako tylko ludzką wzniesioną przez człowieka, a więc możemy ją dowolnie zmieniać. I to jest wielkie niebezpieczeństwo. Jeśli powiemy sobie, że Kościół jest nasz, ale nie w takim znaczeniu, że my w nim jesteśmy, jest nasz, jak jest naszą rodziną, tylko w takim sensie, że możemy w nim zmienić to, co nam się podoba, to, co nam się wydaje słuszne. I tu jest problem. A więc niektórzy właśnie traktują Kościół jako tylko i wyłącznie taką ludzką budowlę. I można tutaj dodać, że w tym miejscu zakrada się takie myślenie eklezjologiczne tak zwanych wolnych kościołów chrześcijańskich. To są kościoły, które są chrześcijańskie, odwołują się do zasad reformacji, ale właśnie odmiennie interpretują naukę o sprawowaniu władzy w kościele, tworzą własne niezależne wspólnoty. Jakby to jest wielki dynamizm tego. Nawet ktoś wyliczył, że co 10 godzin powstaje kolejny kościół chrześcijański. Jakie jest rozumienie Kościoła w katolicyzmie? Kościół składa się z grzesznych ludzi, ale wierzymy, że nie jest tylko czymś ludzkim. Jest ciałem Chrystusa, jest mistycznym ciałem Chrystusa i został założony przez Chrystusa. Kardynał Ratzinger wtedy mówił, że możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której ludzie już nie wierzą w Kościół Chrystusowy, w Kościół ustanowiony przez samego Chrystusa, ale tworzą swój własny Kościół, organizację strukturalnie związaną z ich potrzebami. To jest cytat z raportu o stanie wiary. A więc mamy taką postać herezji, jakiejś takiej zmutowanej wiary, która dotyczy takich przekonań, które dotyczą istoty Kościoła. Jakie to ma konsekwencje? Bardzo daleko idące, bo mogące prowadzić do schizmy. I to jest realne niebezpieczeństwo tego, co się dzieje w Niemczech. I znowu na tym przykładzie widać, że herezja i schizma idą w parze. Bardzo Państwu polecam piękny tekst Ratzingera z 70 roku. Tytuł jest dokładnie taki: Dlaczego jeszcze jestem dzisiaj w kościele? Bardzo piękny tekst. I zakończę cytatem z tego tekstu. Jestem w kościele, ponieważ wierzę w to, że teraz i zawsze, i niezależnie od nas, za naszym kościołem żyje jego kościół. Ja zaś mogę być z Nim tylko wtedy, kiedy jestem z Jego Kościołem. Proszę zobaczyć. Ja zaś mogę być z Nim, czyli z Bogiem, tylko wtedy, kiedy jestem z Jego Kościołem i w Nim. Jestem w Kościele dlatego, że mimo wszystko wierzę w to, że w głębi serca nie jest On naszym, lecz Jego Kościołem. To tyle z mojej strony. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i cierpliwość, jeśli chodzi o te zagadnienia dotyczące współczesnych herezji. Jeśli ktoś miałby jakieś pytanie, chciałby coś dopowiedzieć, o coś zapytać, czymś się podzielić, to bardzo zapraszam.